Witamy, witamy, witamy. Na pokładzie jesteśmy... Motorówki Widuchowa. 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 A Ela jest matką chrzestną. Brawo. Zresztą już czwarty raz. Mojego powstańca. Mojego powstańca listopadowego. Gdyni 2. Zefira. I Widuchowa. Pasażerskiego i instrumentalnego, inspekcyjnego. O, brawo, brawo. Gratulacje. Piękny. Piękny statek, piękny statek. Z klimatyzacją, kabina. Piękna kabina, klimatyzowana. O, tak wygląda wnętrze. To wygląda biuro wpisu, tak wygląda. Tak, i teraz wypływamy z Gozdowic do Widuchowej. To biuro wpisu. Internet też masz tutaj, patrz. Tak. No to wszystko może się połączyć, wszystko. O. I laptopa. Także. I laptop, biuro flisu, i prawda, już tratwa odpłynęła, a my teraz wypływamy. Mamy, wypływamy. Wypływamy. Tak, zatankowaliśmy. Ahoj! Ahoj ci! Biała meba, biała meba. Wiesz jak tam fajnie? Mają air condition, mają, czyli jest ładnie, chłodno, elegancko. Tak, 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 także klimatyzacja, wszystko, stawiamy i płyniemy, tak jak się należy. Też walczyliśmy o ten prom, prawda? Długo nie było tego przejścia. O. 10 lipca 2014. List Odrzeński. 19. O, tu klimatyzacja, dlatego. Chodzić z komórką, nie mogę dać. Tak, tak. Nowiutki, pachnący jeszcze farbą. O. I co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Piękny, nowoczesny, elegancja. A? Tak jest. Joysticki. Kawka na 10. Wskaźniki. I... Tak. Elegancja. 79 druga. No. Także... Ładnie. Tak, takim by się też porzuciło, nie? Prawda? No, przecież byłem pilotem morskim i wszystko co możliwe w życiu już prowadziłem, wszystko co możliwe. Ja byłem 5 lat pilotem i nie wiem czy pan wiesz. No wiem, wiem. 5 lat pilot w trzeci Świnoujście. W ciągu 5 lat prowadziłem 1000 statków. No tam też takich znajomych takich mamy. Tak? No, bywają też na tych. To powiedz pan, pan dwa słowa, co tu jest, czy objaśni pan, no. No, no oczywiście. Tak. Panel do sterowania agregatem. Cały czas musi agregat pracować. Aha. Wszystkie zasilanie jest z 230 V w większości urządzeń. Oczywiście jest awaryjny z 24, ale Tak. Bierzemy radę. Manetki sterowania silnikami. Obydwa silniki na jedną rękę. Dwa silniki i po oczywiście. Ile? Po 120 kW Volvo Penta. Volvo Penta po 120. Ile zużywają? Norma godzinowa to jest tak 25, łącznie z agregatem na godzinę. 25. Ale to zależy gdzie pływamy, bo to wiadomo
przy większych oporach spali więcej, no przy mniejszych tego też średnio. Jasne. Tyle musimy się zmieścić. No tak. Na pewnych obrotach powiem. Ten joystick jest do... To jest sterowanie reflektorem projektora. Reflektorem. No jeden i drugi na obydwu burtach. Aha, czyli mamy dwa reflektory. Oświetlenie, tak. Dwa reflektory. Już nowoczesne, sterowane elektrycznie. Tak. Dobra, ja tylko powiem, powiedzmy, już odbijamy, nie? I ster... Dźwignia steru. Ster pracuje na, jako dysza? Znaczy nie, są normalnie dwie śruby, ale dyszy korb tam nie ma. Pracuje jako dysza. Tak. Normalnie tylko jest. Dwie śruby nastawne. Tak. I za tym jest ster. Nie są nastawne. Normalnie zwykle pięciopłatowe, tak. Aha. Nowszego typu, tak, turbinki. Ale wałtra steru, czy steru strumieniowego? Żadnego, nie? Znaczy mam tu naciuk ster strumieniowy. Jest wałtra ster, to jest ten wałtra ster, tak? Tak. Nadzieję, steru strumieniowego, jest. Ale to jest naciuk, tak. No da, naciuk, na wałtra ster. No, dwie UKF-ki, no i właściwie, o, wałtra ster. Tak, system WISE. A jaki silny ten wałtra ster? To znaczy, no... On jest tak, że niestety muszę jeden silnik wyłączać w monetkę, żeby zwiększyć obroty, więc daje na wolnych obrotach w tej chwili, mamy tylko wyjść. No tak, tylko odejść kawałek, oddziału. Nie mam co, jak gdybym potrzebował mocniej mu tam zwiększyć obroty, no to po prostu monetkę wyłączam prawą, wtedy zwiększą tylko obroty silnika. Rozumiem. Przekładnia hydrauliczna. No tak. No ładne, ładne. Nie jest skomplikowany, prawda? No do naszej pracy jest akurat, no, akurat. Zagrobiony pod nasze. Tak. To właściwie czynności. Służy do? Normalnie on służy jako pchacz, z taką barką jeszcze w komplecie, z żurawikiem hydraulicznym. Ale żurawik. Tak, żurawik jest. I ten żurawik jest taki sam jak tam, tylko zdemontowany. Większy tak? jest. Nie, to jest barka i on jest na barce wtedy. A. To jest pchacz do kompletów barki. No tak, ale żurawik jaki? Jest na barce. Jest na barce. Tu go montujecie? Nie, on jest na barce, którą tak, myślałem, jest tutaj... większy niż ten. I większy niż ten, tak? To ładne. Tu jest, widzi pan taki wysięgnik, bo mamy nowoczesny sprzęt taki do pomiarów. To wystawiamy przetwornik echosondy, no i wtedy jest jako statek pomiarowy. Oczywiście wtedy pływamy bez barki. No tak. No bo tak co najmniej co 3 tygodnie robimy pomiary wspólne, sondowania ze stroną niemiecką, tam protokoły, no wiadomo, że im jest niższy stan wody, jakieś płcizny, to my musimy częściej to wykonywać. A echosonda jest doblerowska? No znana, Kongsberg, albo inaczej Simrad A400. Aha. No, górna półka. No to ładne, to znaczy, że tego... Gdzie mamy wskaźnik echosondy? Tam jest całe stanowisko komputerowe. Aha. No i jak ją tego, to odpala się z tego stanowiska. A tu nie masz pana echosondy? Ja tu nie mam, a wtedy wyświetlane tu. Wyświetlane tu, na tym monitorze. To jest jasne. Dublowany jest wtedy widok z tamtego monitora, albo oczywiście można wrzucić inne okna. No tak. To już operator echosondy o tym decyduje. No tak wiadomo, że przy pomiarach się operator decyduje. No to idę pomachać jeszcze mojej. Dobrze. No. No dobra. Już wyszła? Nie, stoi jeszcze. Stoi. Biała mewa jeszcze stoi, widzicie? O tam, Grażynka. I filmuje, robi zdjęcia. Ahoj! Ahoj ci! Ahoj! No, odpływamy. I do zobaczenia. Widuchowie. Pięknie. Ahoj, flisacy i żeglarze, marynarze.